Ile rzeczywiście wydajemy na rachunki? No ile wydajemy? Najbardziej zaskoczyło mnie to, ile ogólnie idzie pieniędzy na nas wszystkich w ciągu miesiąca, nie licząc tych dodatkowych wydatków, które sobie tam ja chcę zrobić. Ile wydawali na jedzenie moi rodzice najbardziej? Chyba kupowanie żywności, ogólnie zakupy. To było dla mnie najtrudniejsze, bo nie wiedziałam, że tego tak dużo idzie. Nauczyłam się w sumie tego, że można rozplanować tak, żeby kupić sobie jeszcze jakieś fajne rzeczy, a niekoniecznie wydawać tylko na jedzenie i tym podobne rzeczy jak rodzice. Nauczyłam się tego, że no jak nie będę miała kasy, to jednak no, nie przeżyję. No. No, jak na razie nauczyłam się, że nie jestem sama i że muszę patrzeć też na innych, bo na początku chciałam po prostu zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a teraz też zaczęłam zauważać potrzeby innych, czyli po prostu jak ktoś coś chce, to staram się mu to dać i tyle. Kurczę, że jak spojrzałem do tej walizki, tam na początku to było tak dużo i nagle kilka dni jest tak mało, więc chyba nauczyłem się, że to szybko strasznie idzie, te pieniądze podczas tego miesiąca. Nauczyłem się lepiej chyba zarządzać właśnie tymi pieniędzmi. No wcześniej to tak sam do końca nie potrafiłem tymi pieniędzmi zarządzać. Wiedziałem, żebym potrafił, ale wcześniej jakoś nie miałem właśnie z tym doświadczenia, tak? Zdarzyło mi się, że jakieś pieniądze mi się zgubiły na przykład. Spontanicznych decyzji. Znaczy, ja jestem spontaniczna i to na pewno jeszcze będzie występowało u mnie w przyszłości, ale takie nieprzemyślane zakupy, wchodzenie po 15 żel pod prysznic, albo nie wiem, kupowanie 50 lakieru do paznokci. Nie będę wydawać tyle kasy. Postaram się. No błędów chyba mi się wydaje nie popełniłem, ale to jeszcze pewnie za niedługo może zmienię zdanie. Postaram się przemyśleć bardziej moje wydatki, żeby to nie były takie głupie wydatki za dużą ilość pieniędzy, tylko może uda mi się gdzieś to kupić taniej albo po prostu może tego nie kupić.